Kochani, wszystkie cztery Ewangelie opisują niedzielny poranek i to wszystko, co wtedy w Jerozolimie się wydarzyło. Różnią się w swoich relacjach, jeżeli byśmy zestawili teraz wszystkich ewangelistów, różnią się co do ilości kobiet idących do grobu. Bardzo często ci, którzy wyłapują jakieś niedociągnięcia, nieścisłości, mówią, że to jest dowód na niespójność Biblii, ale myślę, każdy z nas, jeżeli zapytałbym was albo wrócicie do domu i będziecie mieli coś opowiedzieć o tym nabożeństwie, każdy z was powie zupełnie coś innego. Mam taką tylko nadzieję, że nie powiecie o kazaniu czegoś, co nie zostało wypowiedziane. A więc różnią się co do ilości kobiet idących do grobu, co do liczby aniołów, których zastały przy otwartym grobie. Natomiast wszyscy ewangeliści są zgodni w tym, że kamień był odwalony. Marek, Łukasz, Jan piszą, że kobiety zostały już kamień odwalony. Natomiast Mateusz pisze, oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień, usiadł na nim. To jest 28 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz drugi. Jak myślicie? Zadawaliście sobie takie pytanie? Myślę, że tak, ale dlaczego anioł przesunął kamień? Dla kogo to uczynił? Dla Jezusa. Wiecie, przez długi czas tak myślałem. Byłem przekonany, że anioł odsunął kamień po to, żeby Pan Jezus mógł wyjść. Ale pomyślmy, czy jednak naprawdę przesunięto kamień, żeby umożliwić Jezusowi wyjście? Czy wszechmogący Bóg, który stworzył każdy kamień, który stworzył wszystko, potrzebowałby pomocy, żeby odsunąć kamień? Czy ten, który zwyciężył śmierć, okazał się za słaby, by odepchnąć wielki, kilkutonowy kamień? Chyba jednak nie. W żadnej Ewangelii nie znajdziemy informacji, która wskazywałaby na to, że anioł odsunął kamień dla Jezusa. Dla kogo więc to zrobił? Marek w 16 rozdziale, w wierszach od 2 do 5 pisze, i bardzo rano, skoro wzeszło słońce pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od drzwi grobu? A gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, czyli kamień nie został odwalony dla Jezusa, kamień został odwalony dla kobiet. Nie tylko po to, żeby mogły wejść i zobaczyć, że jego tam nie ma, ale żeby przekazać ten gorący news uczniom, że Jezus zmartwychwstał, że skończył się Wielki Piątek, że Zbawiciel zwyciężył śmierć. I kiedy ta wiadomość obiegła całą Jerozolimę, spotkała się z bardzo różnym przyjęciem. Od negacji aż do wielkiej radości i zachwytu. Ale byli również tacy, którzy poddawali ten fakt wątpliwość. I między innymi do tego nawiązuje tekst, który chciałbym przeczytać. Zachęcam, byście otworzyli. Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 15. To jest strona 1240. I z tego 15 rozdziału chcę przeczytać wiersz od 12 do 19. Gdzie Paweł pisze następujące słowa. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I wiersz 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Kochani, dzisiaj również spotykamy różne postawy związane ze zmartwychwstaniem. I to nie tylko w gronie osób niewierzących, nie mających z Kościołem może wiele wspólnego. Mnie to w ogóle nie obchodzi. Ani ziemi, ani grzeje, mówią niektórzy. To, co się wydarzyło, to, o czym Kościół mówi, mnie to nie obchodzi. Nie, to niemożliwe, mówią drudzy. Tego absolutnie nie da się w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć.
A jeżeli czegoś nie jestem w stanie w racjonalny sposób sobie wytłumaczyć, to znaczy, że to jest niemożliwe. Jeszcze inni mówią, co do ziemskiego życia Jezusa, Jego śmierci, jakoś to wszystko da się przyjąć, da się wyjaśnić, ale gdy chodzi o zmartwychwstanie, no z tym mam problem. Tu zaczynam mieć coraz więcej wątpliwości, by dać temu wszystkiemu wiarę. I wreszcie ostatnia grupa osób, którzy mówią, pomimo, że nie jestem w stanie tego wyjaśnić, jak to się stało, ale wiem, że to nie jest mój problem. To był Boży problem, nie mój. Wiem, że było to możliwe i to co najmniej z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że tak mówi Biblia, a drugim powodem to jest moje osobiste doświadczenie, przeżycie. Tego zmartwychwstałego Jezusa spotkałem w swoim życiu, Jemu się powierzyłem, On teraz mnie prowadzi. I cieszę się, ponieważ wierzę, że kiedy umrę, będę w niebie. A więc wierzę, że tak było. Pomyśl, do której grupy możesz zaliczyć siebie? Mnie to ani ziemi, ani grzeje? To jest niemożliwe? W racjonalny sposób nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, że jest to niemożliwe? Co do ziemskiego życia, jak najbardziej, gdy idzie o zmartwychwstanie, zaczyna mieć wątpliwości? Albo wierzę, pomimo, że tego nie rozumiem. Ale wierzę, dlatego, że tak mówi Biblia. I dlatego, że spotkałem tego żywego Jezusa. Przeżywamy święta zmartwychwstania Pana Jezusa. W jakim celu zmartwychwstał Jezus? Na pewno, żeby udowodnić, że do Niego należy ostatnie słowo, że śmierć na Golgocie nie była zwycięstwem Jego przeciwników, jak początkowo uważali uczeni w piśmie, faryzeusze, że nie była zwycięstwem, tak jak całe piekło się radowało, kiedy Jezus wydał ostatnie tchnienie, ale była uwerturą do pustego grobu, a więc tego, co wydarzyło się trzeciego dnia, do wielkiego, ostatecznego triumfu nad śmiercią, nad szatanem. Kochani, Pan Jezus zmartwychwstał, żeby uzmysłowić nam kilka spraw. Być może, żeby to było dla nas odkrycie, jeżeli jeszcze w ogóle tego nie brałeś pod uwagę. Ale również, byśmy sobie mogli to przypomnieć, nie w kategoriach odfajkowania, odświeżenia wiadomości, ale zachęcić się do tego, żeby to, co jest dla nas oczywiste, co nie jest oczywiste dla wielu ludzi, ale co dla nas jest oczywiste, mogło nas zmobilizować i zachęcić do tego, byśmy byli jeszcze bardziej wierni. Byśmy jeszcze z większą radością mogli w swoim życiu przyznawać się do Zbawiciela. A więc Pan Jezus powstał z martwych, by uzmysłowić nam, że naszym przeznaczeniem nie jest tylko życie na tym świecie. Wielu ludzi mówi, najważniejsze jest to, żeby to życie, by wycisnąć z niego wszystko. To, co to jest teraz, jest rzeczą najważniejszą. Apostoł Paweł w wierszu 19 pisze, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Kochani, bardzo wielu ludzi uważa, że faktycznie nawet jeżeli Chrystus zmartwychwstał, z tym mam problem, ale jest dla mnie pewnym wyznacznikiem, jest wielką zachętą nauczycielem, gdy chodzi o kwestie moralne, etyczne. Wierzę w to wszystko, co wiązało się z życiem Pana Jezusa, kiedy chodził tutaj po ziemi. Kochani, ważną rzeczą jest ufać Jezusowi w naszych codziennych sprawach, w naszych codziennych problemach. Wspaniałą rzeczą jest doświadczać Jego ochrony, Jego prowadzenia, Jego bliskości. Ale nasze zaufanie musi wykraczać poza ziemską rzeczywistość, poza życie, które kiedyś, wcześniej czy później, czy tego chcemy, czy nie, się skończy. Zaufanie, które nie jest zbudowane na pobożnych życzeniach, ale zaufanie, które zbudowane jest na pewności. W oparciu o co ufamy sobie nawzajem? W oparciu o pewność, że ta osoba mnie nie zawiedzie, bo dała tego dowody. Zaufanie nie buduje się w oparciu o nadzieję, i do końca nie wiesz. Wtedy nie mówisz o zaufaniu, wtedy mówisz o krokach, które niejako uczą cię, wprowadzają w sferę zaufania. Bo ty dajesz coś siebie, ty niejako dajesz wiarę, ale z drugiej strony oczekujesz, że ktoś cię nie zawiedzie. Jeżeli cię nie zawiedzie jeden, drugi, trzeci raz, wtedy ufasz, jesteś pewny, chyba, że się zawiedziesz. Natomiast gdy chodzi o kwestię zaufania względem Pana Jezusa, nie opiera się to na nadziei, ale na pewności. Pan Jezus zwyciężył śmierć. W różny sposób podchodzimy do śmierci i różnie ją traktujemy.
W Biblii czytamy, że jest ona ostatnim nieprzyjacielem człowieka. Ale Boże Słowo mówi również, że ona nie jest końcem życia, tak jak wielu ludzi chciałoby to widzieć. To jest taka filozofia, to jest takie pójście na łatwiznę. To jest taka próba walczenia z wyrzutami sumienia albo z niepokojnymi myślami, a jeżeli, więc mówimy nie, po śmierci nie ma niczego. Nie ma niczego dlatego, że ja tak uważam? Dlatego, że jakiś pogląd filozoficzny tak zakłada? I to jest wiarygodne, miarodajne? A gdybyśmy wniknęli w szczegóły, co legło u podstaw, że powstawały systemy filozoficzne, czym ci ludzie się kierowali, moglibyśmy dojść do wniosku, jeżeli dotarlibyśmy do jakiejś autobiografii, bądź do biografii dobrze napisanej, że pewne poglądy, które ludzie wytworzyli, były konsekwencją ich negacji tego, że Bóg istnieje, albo strachu przed Bogiem, albo ucieczki przed Bogiem. I zaczęli ludzie tworzyć pewne poglądy filozoficzne, nie mówię, że wszystkie. Naszym przeznaczeniem i w tym celu przyszedł Jezus na ziemię, w tym celu umarł, jest życie po śmierci, życie wieczne. A śmierć jest jedynie przejściem z tego, jak to mówi poezja, padału płaczu do życia przyszłego. Ludzie często zastanawiają się, czy istnieje życie po śmierci. Wielu kwestionuje ten fakt. Pamiętam, jak w latach 70. ubiegłego wieku wielką furorę robiła książka Życie po życiu. Były relacje ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, którzy niejako zostali wróceni z powrotem do rzeczywistości. Wielu kwestionuje ten fakt, że po śmierci jest życie. Mam nadzieję, że nie ma pośród nas kogoś takiego. Kochani, tak naprawdę jednak problemem nie jest to, czy istnieje życie po śmierci, czy istnieje wieczność. O wiele ważniejsze jest postawienie odpowiedzi na pytanie, gdzie spędzimy wieczność? Czy z Bogiem w miejscu niekończącej się radości, które Biblia nazywa niebem? Czy spędzimy je w wiecznym odłączeniu, w miejscu rozpaczy, który Pismo Święte nazywa piekłem? Ktoś powiedział, że piekło jest między innymi miejscem, w którym będziesz samotnie. Czasami potrzebujemy samotności. Ale kiedyś czytałem pewną relację człowieka, który był zamknięty w jednej celi o bardzo małych wymiarach i powiedział, że nie było rzeczą najbardziej niebezpieczną to, że było tam ciemno albo że tylko od czasu do czasu dostawał jedzenie. Nie, mówił, można było zwariować, kiedy miałeś świadomość, że jesteś sam. Można było zwariować. Można było odejść od zmysłów. Piekło to jest miejsce, gdzie będziesz sam, bez Chrystusa. A kwestia, że można zwariować, to jest chyba tylko najbardziej delikatne określenie. Kochani, dobrze wiemy, że życie jest niezwykle trudne. Nieraz tego aż za bardzo doświadczamy. I wobec tak licznych rozczarowań i cierpień, które jest tak wiele, niebo stanowi naprawdę wspaniałą nadzieję. Ale musimy pamiętać, że niebo to nie jest rekompensata za trudy życia. To nie jest rekompensata za to, że coś się nam w życiu nie powiodło. Niebo nie jest rekompensatą za niedomagania. Niebo jest rekompensatą za miłość i za wierność. Pan Bóg w swoim słowie ustami Pawła mówi, że Bóg przygotował miejsce, którego żaden człowiek nie jest w stanie ani opisać, którego nie widział, dla tych, którzy Boga kochają. I niebo jest nagrodą dla tych, którzy Boga kochają. Kochani, wiemy, że niebo istnieje, ponieważ mówi nam o tym sam Bóg w swoim słowie. Od pierwszej do ostatniej księgi Biblii zapewnia nas, że zostaliśmy stworzeni po to, żeby żyć z Nim na wieki. Nie, że zostałeś stworzony, żeby przeżyć to życie tak, jak Ty chcesz, ale zostałem stworzony w tym celu, żeby spędzić wieczność z Bogiem. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego, pisze Dawid, i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, pisze Job, i że jako ostatni nad prochem mym stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniona od swego ciała, będę oglądał Boga. Czy jak pisze Paweł w drugim liście do Koryntian, wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Niebo
to miejsce, o którym Bóg mówi, że istnieje. Wiemy, że niebo istnieje, ponieważ Pan Jezus zmarł i zmartwychwstał. Z jakiego powodu Pan Jezus opuścił niebiańską chwałę i przyszedł na skażony grzechem świat? Powód był jeden, żeby dać nam wieczność, życie wieczne. On po to przyszedł na ziemię, w tym celu umarł, żeby zniszczyć śmierć, nie tę fizyczną, bo tak jak ludzie umierali, tak umierają i tak będą umierać, zanim Pan Jezus przyjdzie. A zmartwychwstanie jest dowodem ponad wszelką wątpliwość, że śmierć nie jest końcem, ale jest przeznaczeniem, w oparciu o który przeznaczeniem, które nas przenosi do wieczności. Wiemy o dwóch rodzajach wieczności. Ale Jezus umarł i zmartwychwstał po to, żebym ja mógł żyć wiecznie. O tym, że niebo istnieje, mówi nam nasza wewnętrzna tęsknota. Wewnątrz nas jest taka tęsknota. Niemal każda religia, jaką byśmy wzięli pod lupę, głosi wiarę w jakąś formę życia po życiu. I wszyscy czujemy, począwszy od ludów pierwotnych, że musi istnieć coś jeszcze, nawet jeżeli nie mamy odwagi się do tego przyznać. Obecne życie jest niekompletne i tęsknimy za jego dopełnieniem. Skąd w nas bierze się uczucie tęsknoty? Bo zostaliśmy stworzeni przez Boga i każdy z nas ma w sobie pragnienie przebywania z Nim na wieki. Możemy to w sobie tłumić. Możemy mówić, że mamy inny światopogląd. Możemy przekonywać samych siebie, że to nieprawda. Ale tak zastanawiam się, kiedy nieraz jadąc w samochodzie, słuchając może jakichś relacji z pogrzebów, czy to muzyków, czy wielkich ludzi, ale szczególnie tak mnie ujęło, czy dotknęło to, co nieraz powtarza się na pogrzebach muzyków, piosenkarzy. Teraz gra tam w tej wiecznej orkiestrze. I to mówią słowa ludzie, których byście nie podejrzewali, że myślą w taki sam sposób jak wy. Gdzieś w człowieku jest pragnienie, jest przeświadczenie. Możesz to zagłuszać, możesz to tłumić. Ale i tak gdzieś tam głęboko będziemy mieć nadzieję, że pewnego dnia niesprawiedliwość i złotego świata zostaną naprawione, a my znajdziemy się w innym doskonałym świecie. Problem jest tylko taki, że my sami jako ludzie mamy swoją własną drogę, jak do tego świata dojść. A Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca, do wieczności, jak tylko przeze mnie. Biblia mówi, że będziemy w niebie przebywać z Bogiem. Niebo ludzie próbują opisywać na różne sposoby. Można silić się na szukanie odpowiedzi na pytanie, gdzie ono jest. Nie jest najważniejszą rzeczą, że zlokalizujemy nareszcie to miejsce, co jest niemożliwe. Lecz uświadomienie sobie, że jest ono miejscem zamieszkałym przez Boga. Niebo to jest tam, gdzie mieszka Bóg, gdzie jest Bóg. To jest niebo. Kochani, czytamy, potem i my, pisze Paweł, o wierzących, przedstawiając wizję przyjścia Pana Jezusa, którzy pozostaniemy przy życiu, porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Pomyślmy tylko, jeżeli należymy do Pana, będziemy zawsze przebywać z Bogiem i to na wieki. To jest niesamowite uczucie. Przedsmak tego miał Jan, Jakub i Piotr. Pamiętacie górę przemienienia? Widzą Jezusa przemienionego i wtedy mówią, Panie, tak dobrze nam tu być. Zbudujemy 3 namioty. Jeden dla Mojżesza, drugi dla Eliasza, trzeci dla Ciebie. Zostańmy tu jak najdłużej. Przedsmak czegoś, co Bóg przygotował. Czasami odczuwamy przedsmak nieba, kiedy mamy wspaniały kontakt z Bogiem. Czujemy Jego bliskość i być może nieraz mówimy, Panie, jakby to było dobrze, jakbyś mnie już zabrał. Bo to, co jest tutaj, to jest nic z tym, co musi być u Ciebie, kiedy będę mógł z Tobą być, kiedy będę mógł Cię zobaczyć. W objawieniu świętego Jana czytamy, i usłyszałem donośny głos nieba mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi, będzie mieszkał z nimi, oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką zes oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I wreszcie, kochani, Biblia mówi, a właściwie o tym też mówi zmartwychwstanie Pana Jezusa, że dopiero tam będziemy w domu. Wiem, że słowo dom różnie się kojarzy. Niestety nie zawsze pozytywnie.
I sam też nieraz muszę uważać, żeby to, co dla mnie jest tak oczywiste i jednoznacznie brzmiące, żeby sprawdzić, czy jest też takim oczywistym dla mojego, dla człowieka, z którym rozmawiam, któremu chcę mówić o Bogu. Czy to, że mówię, że Bóg jest wspaniałym Ojcem, dla niego też ma pozytywne konotacje? Czy też przypadkiem, mówiąc o Ojcu albo myśląc o Ojcu, ma przed oczyma Ojca tyrana? Ojca, który nie okazywał miłości. Tak samo, gdy chodzi o kwestię domu. Słyszałem wypowiedź młodego chłopca, który uciekł z domu. I kiedy przyprowadzono go do pogotowia opiekuńczego, wyciągano z niego, jakie były powody, powiedz, jakie są powody tego, że uciekłeś. A on, opisując dom jako miejsce stałych kłótni, przemocy, na końcu powiedział tak: nigdy do domu nie wrócę. A jeśli na siłę tam nie zaprowadzicie z powrotem, to znowu ucieknę. Kiedy ja założę rodzinę, to moje dzieci będą miały inny dom, prawdziwy dom. Nie wiem, jakie masz wspomnienia związane z twoim rodzinnym domem. Czy jest to wspomnienie, do którego chętnie wracasz? Czy było to miejsce, albo czy jest to miejsce pełne ciepła, miłości, w którym czułeś się bezpieczny, albo czujesz się bezpieczny, kochany, akceptowany? Radio CCM kiedyś puszczało taki dżingiel: jesteś u siebie. I wielokrotnie, gdy po długich wyjazdach wracałem do domu i wjeżdżałem w aglomerację śląską, włączałem CCM, albo już miałem tę częstotliwość nastawioną i słuchając tego bądź widząc na wyświetlaczu to hasło, robiło mi się ciepło na sercu. Bo wiedziałem, że za kilkadziesiąt minut zobaczę tych, za którymi tęskniłem, których kocham. Kochani, tak naprawdę tu na tym świecie nigdy nie jesteśmy i nie będziemy u siebie. Nigdy nie będziemy w domu. Biblia mówi, że ten świat, pomimo tego, że tak wspaniale przez Boga stworzony, nie jest naszym ostatecznym domem. Pan Jezus mówi słowami apostoła Pawła, że nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Wiecie, z czym mi się dom kojarzy? Nie mam takiego skojarzenia jak Kubuś Puchatek, który mówi, że dom to miejsce, w którym nie musisz wciągać brzucha. Ale dom kojarzy mi się z miejscem, w którym panuje pokój, radość, ciepło. Z miejscem, w które wpisani są ci wszyscy, których kocham, bez których nie wyobrażam sobie swojego życia, oraz przebywają ci, którzy mnie kochają. Wreszcie kojarzy mi się z miejscem, w którym czuję się jak u siebie, za którym tęsknię, do którego chętnie wracam i wiem, że tam mogę odpocząć. I tak jest w niebie. Nie będziesz musiał wciągać brzucha, ale to jest miejsce, w którym będziesz czuł się otoczony miłością. A przede wszystkim będziesz przebywał i ja będziemy przebywać w obecności Wszechmogącego Ojca, Zbawiciela i Ducha Świętego. Miejsce, gdzie będę serdecznie witany, gdzie już na mnie czekają, gdzie moje przyjście powitane będzie z radością, gdzie wreszcie będę mógł odpocząć po całożyciowym trudzie. Czy kiedy myślisz o niebie, w stosunku do siebie masz takie same skojarzenia? Niebo to miejsce, w którym jest miejsce dla mnie. Bo to miejsce wyjednał mi Pan Jezus. A ja tę miejscówkę przyjąłem, akceptując Go, przyjmując do swojego życia i dając Mu się prowadzić. Kochani, Bóg chce, aby naszym celem było niebo. Dlatego za nas zmarł, dlatego też zmartwychwstał i dlatego obchodzimy święta zmartwychwstania. I chciałbym życzyć każdemu z was, żeby radość, jaka nas wypełnia w te dni, wypływała z przeżycia i doświadczenia Bożej obecności żyjącego Pana oraz wdzięczności za to, że dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu możemy realnie myśleć o niebie i możemy cieszyć się na niebo.
Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się